monastyru. Jego świątobliwość, 14 Dalaj Lama, miał podobno pod koniec lat 70. wybrać się do kina na projekcję amerykańskiego filmu akcji. Na konferencji prasowej zwołanej po zakończeniu seansu, zapytany o istotę boskości, powiedział: nie o boskość chodzi, chodzi o styl. Ostatni dzbanek, przystanek. To już ostatni dzbanek, a wydawało się, że nie będzie końca tej herbacie, co ją ciocia przysłała ze Stanów jesienią jakiś czas temu. 5 kg średniej zachodniej klasy herbaty. Pamiętam, jak tata krzyczał: ho ho, zapasy już mamy do końca życia. Aż nagle z ostatniej paczki ostatni dzbanek. Można powiedzieć, że w końcu nadszedł tej herbacianej uczty półtorarocznej nieubłagany koniec. Opowiedział mi tę historię chłopiec z brudną twarzą, z workiem pełnym puszek, w pustym miejskim autobusie w godzinach wieczornych. Coś z esencji miał w oczach, jakąś szczerość głęboką. Stolik, popielniczka, łóżko, lampa, ćma przy lampie. Rzecz jasna, mężczyzna dopala papierosa, postanawia mieszkać tutaj, tu, na szczycie góry. Kobieta: wychodzimy nady z pięknego jeziora. Mężczyzna: nie weszliśmy do niego. Mężczyzna: karmiłem dziś swój umysł. Kobieta: on do nas przychodzi. Mężczyzna: nie weszliśmy do niego. Na chodniku na dole pod koszem na śmieci zobaczyłem pękniętą alufelgę. Postanowiłem przeszukać śmietnik. Wszystko jest już nieokiełznane, dryfujące nagle do wewnątrz i na zewnątrz, rozwiązane w węzły, rozpływające się, topniejące. Nadawca nie jest wewnątrz, nie jest też na zewnątrz tego, pomyślałem. I zaskoczyła mnie ta myśl, bo pomyślała się jakby natychmiast, dokładnie tu i teraz. Gołąb był tam, gdzie wcześniej, a przecież leciał ciągle. Śmietnik pełen był mało interesujących papierków po produktach spożywczych, do tego resztki kebaba, kilka niedopałków, biletów i coś przyjemnie śliskiego. Wsadziłem rękę głębiej. Przechodzący ludzie patrzeli na mnie ze zgorszeniem, czasem z politowaniem. Śliczniutkie studentki uśmiechały się do siebie zakłopotane, niwelując w ten sposób swoje wzajem zawstydzenie. Nie mogli przecież wiedzieć, że prowadzę badania, ale nikt nie poradzę, że reaguje w ten sposób w podobnych sytuacjach. Głupi, głupi, głupi ludzie, głupie dupy, kurwa, z Akademii Ekonomicznej, z Wydziału Prawa, Filozofii i Artystki, towaroznawczynie, bankierzy, maklerzy, szuje, kurwa, i prostaki. Kościół wam nie funduje, to ja wam zafunduję, to ja wam, kurwa, zafunduję. Wsadziłem głowę głęboko do kosza, a kiedy poczułem solidne oparcie pod ramionami, zarzuciłem nogi do góry. Stałem tak dobrych parę minut. Jestem przestrzenią, pomyślałem, a później jaki przyjemny dzionek. He he, hi hi i kurwa, to śliskie to jakiś glut. Moja wewnętrzna świnia uspokoiła się. Proste, narzuca się szkic początku. Najpierw policzcie przekątne podstawy tej strzelistej wieży. Zbadajcie cień, jaki rzuca w noc przesilenia i gwiazdę, której stara się jak okiem sięgnąć. To da wam obraz mglisty, lecz solidny fundament oblicza pana, któremuśmy śpiewali. Puste miejsce. Pamiętam, była jesień, zmienialiśmy jaskinie. Chyba Wendy pierwsza to zauważyła. Coraz mniej osób ma ogony, w zasadzie jeszcze tylko stary Bill i jego dwaj synowie. Odpowiedziałem: rzeczywiście ciekawe, nie zwróciłem na to wcześniej uwagi. Stary Bill zmarł niebawem i jego synowie posmutnieli. John z roztargnienia zapomniał podkulić ogon podczas polowania i złapał go niedźwiedź. Wtedy dziewczyny przestały lecieć na Boba, który dokonał żywota jako stary kawaler. Już nigdy później nie spotkaliśmy nikogo z ogonem. Howard Hughes. Nie wiem, jak to się stało, że pomiędzy teorią języka Karla Billera a wstępem do matematyki współczesnej Heleny Rasiowej znalazłem książkę Charlesa Highama pod tytułem Howard Hughes. Sytuacja jednak wyjaśnia się. To prezent gwiazdkowy od wujka Michała Adasiowi w Wigilię BN 1995. Proszę mi teraz zaufać. Otwieram na stronie 41. W życiu osobistym Hughes był równie rozwiązły jak bohater jego filmu, ale dużo bardziej awanturniczy. Z kolei na 189, rozdział 14, zaplombowane pokoje jak byk. Oczywiście nie mogło być mowy o bezpośrednim wywiadzie. Musiałem przeoczyć coś istotnego, to też zamykam książkę, by po chwili otworzyć ją znów, tym razem na 76, skąd: ach, czy ten pan to pan Hughes? Odparła żartobliwie, wsiadając do łodzi. Przed potopowy grafolog pada odciski rzęs. Każde słowo to paproć odbita w węglu. Łąka usnęła, powieki krzemienieją. Uspalona zapałka wypuszcza pędzl. Powiedz, gdzie zgubiłam gumkę do włosów.
spatynowana jedna groszówka świeci. Włóż palec do mego oczodołu i przekręć, zanim wejdziesz do następnej planszy snu. Spleśniałe konwalie w oliwkowych wodach, różowa konka z romu pisał staw. Śrubokręt chciałby coś powiedzieć. Kawa przytuliła do waru cynamon. Ona wraca, przysiada na obrzeżach, materaca i się rozpada na chwarki, bo jeśli jesteśmy, robimy to niepostrzeżenie. Znów jestem na lodzie, który przykrył popiół. Teraz, zamiast pisać, kroję haszysz. Dookoła oka łasi się fraktal dymu. Słychać trzask rozmrażanych organizmów. Prawda rzuca się na dnie wanny. Matecznik lśni w swoim czarnym blasku. Pękają zczerniałą łby kasztany. Na ścieżkach straszą bitew się szczelej czaszki. A wokół nich kręcą się kulawe ślady kół. Bukle skazeń i niedoświetlone filmy. Na wysypisku sterczy pudłowaty tron. Stacja kolejowa z płyt pilśniowych. Kolejarz nikał błaszczyk, na nasypie wyjął chleb, wierchęci i szynę. Z mroku błania się kobieta o włosach jak siano i oczach z ołowiu. Dzisiaj promocja najnowszego poświęcenia. Ślad prowadzi na obrzeża świadomości. Widziałem najnowszy teledysk wiary. Otworzyły się przede mną labirynty. Każde słowo to 10 groszy plus VAT. Czyj to zapach sprawia, że mdleją okoliczne psy? Popiół skadzidł w stanie i drży opuszczona rzęsa. Ktoś mówi cicho, cicho! I pierdzi dorośnie tak, jakby przejechał tuż obok sam Harley Davidson. Baron już wyciąga zapałką smołę po haszu. Włókna ciemności zagłęzują się w owoce. Wychodzi na to, że pojęt to ten tak uchu. Nie będę spał przez kolejny 1000 lat. Łowicką wycinanką. Na palecie wydrapane tęczówki. Poezja jest po to, żeby jej nie było. Konnica Rastafarian z siekierami gna w rododendrony. Wyłącz lampkę z serca z kontaktu, bo wszyscy będą widzieć. Płac z czerwonym żelem obok krwi i dyskietki kasy chorych. Łatka z szyłkowanej skórogumy do przyszycia. Nie chcę mieszkać w Polsce, bo mnie na nic nie stać. Nie chcę. Ziemieni mognory łyżeczkę. Poczułem się jak lód w pukanku. Co to jest penis? Zapaska wysuwa się obrzym czasu. To, że się komuś nóż otwiera w kieszeni, to jest zwykła, podwórkowa gangsterka. O badań obrzym maczeta, ja... Będziemy siekać urzędników. Siekać jak szczypiorek. Sikać.